Cześć czołgiem. Minęły 3 miesiące, więc zaczynamy nowego Battle Passa. Tym razem będzie to się nazywać Strażnik Królewski Royal Guard. Zaczynamy już 25 stycznia. Kończymy tym razem 26 kwietnia. Spodziewałem się, że będzie znacznie fajniejszy niż można było przypuszczać do tej pory. Ale wychodzi na to, że wcale taki super fajny ten 10. świąteczny, unikalny, niepowtarzalny Battle Pass będzie. Do wygrania są 3 pojazdy, jak zwykle. Tu się nic nie zmieniło, zresztą w ogóle nic się nie zmieniło. Zmieniły się tylko te 7, 8 i te 3 pojazdy i 8 dodatków. Tak naprawdę to się zmieniło. Plus zadania do wykonania. 3 główne pojazdy, nagroda jedna. Numer pierwszy nagroda to jest kuter z floty przybrzeżnej rosyjski, ale w barwach egipskich. Jest to odmiana kutra, który już jest w grze. Została z niego usunięta tylna wieżyczka i zastąpiona wyrzutnią rakiet i zostały usunięte torpedy. W związku z czym potencjalnie jest szybsza, ale czy jest lepiej uzbrojona, to wyjdzie w boju tak naprawdę. Projekt 183 BM21. Szału nie ma, jak to mówią, ale może być ciekawa łódź. Jest to na 30 którymś poziomie dostępne dla tych, co zapłacili za Battle Passa. Drugą nagrodą, która jest chyba najbardziej interesująca dla nas wszystkich, to jest BF-109, włoski samolot w barwach węgierskich tym razem. Jest to główna nagroda bezpłatna na 51 poziomie. Ma dostęp do bomby zapalającej, ma dostęp do podwieszanych działek, więc bardzo ciekawa pozycja. Działka podwieszane. Bardzo ciekawa pozycja dla pilotów włoskich. Kolejna mocna maszyna w okresie drugowojennym. Także tu warto pocisnąć. Główna nagroda całego Battle Passa. MX-50 francuski. Średni czołg. 12 pocisków w autoloaderze, więc czas strzału będzie około 4 sekund. Do przeładowania. Bardzo przyjemny, bardzo fajny pojazd. Będzie się bardzo dobrze uzupełniać. Duża siła ognia. Nic tylko brać, ale niestety to jest dostępne po pierwsze na 70 którymś poziomie, po drugie dla tych, co zapłacą. Więc te 3 pojazdy dostępne. Zmieniają się detale, które są dostępne dla nas do wygrania. 4 naklejki na czołgi. 2 z nich są bezpłatne, to jest ta i ta, te 2 są bezpłatne. Dekoracja na statek trójwymiarowa, budka strażnicza, dekoracja trójwymiarowa na czołg korona, dekoracja trójwymiarowa na czołg berło i obrazek profilowy. To są nagrody z tego Battle Passa. Jak już mówiłem, superowo nie jest. Rozstrzał jest pojazdów ciekawy. Kto co lubi, jak ktoś chce, to zapraszam. Jeszcze zostanie nam do omówienia zestaw zadań do wykonania i sposobów zdobywania nagród. Przeszliśmy na Wikipedię. To jest podsumowanie jeszcze raz tych wszystkich nagród. Od 25 stycznia do 26 kwietnia około 90 dni na rozgrywanie. Battle Pass jest podzielony na poziomy. Każdy poziom zdobywamy po uzyskaniu 10 punktów. Punkty zdobywamy na jeden z kilku sposobów. Po pierwsze, codziennym logowaniem się dostajemy punkty. Na początku jest to po jednym punkcie za codzienne logowanie. W miarę upływu czasu ilość tych punktów rośnie, aż do uzyskania poziomu 5 punktów.
Łącznie w ciągu całego Battle Passa z tych punktów możemy uzyskać około 24 bodajże poziomów, 21-24 poziomy Battle Passa. Niech no zerknę. Zerknąłem i wychodzi 25 poziomów da się zdobyć codziennym logowaniem. Także warto po prostu się logować. Następnie po zalogowaniu się dostajemy jak zawsze codzienne zadania do wykonania. Na poziomie łatwym, do którego potrzebujemy pojazdu z ery drugiej, i na poziomie średnim, do którego potrzebujemy pojazdu z ery trzeciej. Zadania są do wyboru w każdym trybie gry, podzielone na ground, naziemne, na czołgi, na samoloty i na statki. Statki są, oba rodzaje statków są w jednej grupie, więc tu trzeba uważać. I teraz tak, za wykonanie tego zadania łatwiejszego z rangi drugiej, z ery drugiej, dostajemy 2 punkty. Później możemy wykonać zadanie trudniejsze z rangi trzeciej. Za wykonanie tego zadania dostajemy 3 punkty. Więc za wykonanie codziennych zadań dostajemy 5 punktów, czyli pół poziomu z Battle Passa. Plus do tego dochodzi punkt lub punkty z logowania. Pod koniec tego logowania dostajemy 5 punktów, więc wykonanie codziennych 2 zadań i zalogowanie się da nam cały poziom pod koniec. Jak wykonamy średnie zadanie z trzeciej rangi, możemy wejść do sklepu i za obligacje wojenne, za Warbonds, kupić zadanie specjalne. Ono jest mniej więcej na tym poziomie trudności, co trudniejsze zadania codzienne, ale nie jest ograniczone czasowo i zazwyczaj jest trochę więcej rzeczy do zrobienia. Nie trudniejszych, ale więcej. I tu na przykład w zadaniu dziennym mamy zniszczyć 3 statki, a w zadaniu specjalnym mamy zniszczyć 25 statków. Przykład jakiś taki był. Za wykonanie zadania specjalnego dostajemy 5 punktów Battle Passa, czyli pół poziomu. Czyli robiąc zadanie codzienne, łatwe, średnie i specjalne, dostajemy cały poziom Battle Passa. I w ten sposób możemy sobie nacykać tych punktów całkiem zacną ilość. Więc z codziennego logowania dostaniemy około 25 poziomów. Za wykonanie wszystkich zadań łatwych kolejne 18 poziomów. Za wykonanie zadań średnich kolejne 27 poziomów. Jeżeli byśmy codziennie robili zadania specjalne, to jeszcze dodatkowo 45 poziomów. Do tego wszystkiego w ramach samego Battle Passa co jakiś czas i przez jakiś czas, bo to są zazwyczaj odcinki około 2-tygodniowych czasów na realizację, są tak zwane wyzwania. Tych wyzwań jest kilkanaście i za wykonanie każdego takiego wyzwania dostaniemy 30 punktów, czyli 3 poziomy Battle Passa. Ale do tego jeszcze wrócę za chwilę, jak będziemy omawiać te zadania na samym końcu, więc trzymajcie się. Na ekranie w tej chwili jest tabelka nagród, które są do zgarnięcia na Battle Passie. Ogólnie na Battle Passie macie możliwość grania za darmo i zdobycia części nagród za darmo. W tym samolot jest do zdobycia za darmo. Nie wszystkie nagrody są dostępne za darmo i jest tego stosunkowo niedużo. Jeśli chcecie, możecie za 2000 złotych orłów Golden Eagles kupić przepustkę, która odblokowuje dostęp do wszystkich tych nagród. I wtedy można sobie zgarnąć i popykać. Albo za 2500 można kupić przepustkę z dodatkiem w postaci pierwszych 10 poziomów od razu. W związku z czym po wykupieniu dostajemy od razu gratis 10 poziomów. I to nam daje całkiem spory zestaw bonusów. Poza tymi po prostu blokowanymi nagrodami, to od razu zaczynamy na 10 poziomie. Nic tylko korzystać. Ale czy się opłaca, no to jest kwestia z pytaniem do was, między innymi, czy jesteście w stanie po prostu tyle czasu poświęcić, żeby grać. Jak macie wyższe poziomy, no to
taki Battle Pass, dzienne zadania, w tym może nawet specjalne, to jesteście w stanie wykonać w 3-4 godziny, podejrzewam. Jak nie macie, jesteście bliżej trzeciej ery, trzeciej, czwartej ery, to wam może zejść znacznie więcej czasu. No, nawet możecie nie być w stanie wykonać wszystkich zadań dziennych, bo po prostu są na tyle słabe pojazdy, że one mało dają i ciężko się nimi gra. Wszystkie te, które mają w prawej kolumnie free, są dostępne za darmo. Od razu mówię, że tylko na początku się to zgrywa z kolorem. Później to się troszeczkę rozjeżdża. Oczywiście linki do tych wszystkich tabelek powrzucam w opisie na dole. Z ciekawszych rzeczy są czasami naklejki, dostępy, obligacje i dostępy do poziomów sklepu. Zobaczymy, czy na poziomie 5 sklepu w tym sezonie będzie skrzynka z kamuflażami, czy będzie skrzynka z dekoracjami. Zobaczymy. Tego jeszcze nie wiadomo, to dopiero jak patch wejdzie, to będzie to jasne. Paczki z boosterami to albo jest na punkty experience'a, albo są na Silver Lions na kasę. Booster jest losowy, może być mniejszy, może być większy, do 500%. Srebrne lwy są w paczkach po 100 tysięcy w tych niższych poziomach, więc z takiego codziennego logowania spokojnie te dwa pierwsze poziomy Silver Lionów, a może i nawet trzeci, jesteście w stanie ucykać. To jest darmowe 300 tysięcy srebrnych lwów, więc warto skorzystać. Na 9 poziomie dostajemy darmową przejażdżkę samolotem. To jest 12 godzin jazdy próbnej plus 4 uniwersalne backupy do niego. Z ciekawszych zapłatny jest 10 dni konta premium na 14 poziomie. No i oczywiście pojawiają się tutaj pierwsze nagrody. Na 21 poziomie dodatkowe challenge. I mamy na 38 poziomie aktywowaną na płatnej przepustce łódź, motorówkę, kuterek. Na 51 poziomie na bezpłatnym jest odpalany samolot. I dalej na 75 poziomie jest uruchamiany czołg. Z pozostałych interesujących rzeczy dopiero na koniec się pojawiają. To już wysokie poziomy trzeba ucykać. Mamy ekran ładowania z tym czołgiem na 100 poziomie i dwie najciekawsze opcje dla tych, którzy rzeczywiście są w stanie pociągnąć do przynajmniej 125 poziomu Battle Passa. Jeżeli jesteście w stanie tak wysoko zajść, to warto kupić pierwszy raz, przynajmniej pierwszy raz przepustkę, bo na płatnej przepustce na 105 poziomie są do i na 125 poziomie są do odebrania specjalne kupony. Te dwa kupony są przeznaczone dla drugiego i trzeciego pojazdu, pozwalają wymienić nieużyty jeszcze wcześniej kupon na pojazd. No tu dostajemy kupon i możemy go użyć, żeby dostać do garażu pojazd, albo poczekać i użyć razem z drugim kuponem, w tym przypadku 125 poziomie. Wtedy ten kupon zostanie wymieniony, na kupon, który można sprzedać na markecie. I z tego będą konkretne pieniądze, bo to będzie, podejrzewam, około 50 euro za to. Może trochę mniej, zobaczymy. Ale nie musimy tego robić. Możemy sobie użyć ten kupon, który dostaliśmy, a te dwa kupony, które uzbieramy na 105 i 125 poziomie, możemy następnie wymienić oba razem na przepustkę do Battle Passa następnego. Czyli jak zużyjemy wykupiony kupon ze 105 i wykupiony kupon ze 125, to jest to odpowiednik 2000 złotych orłów na Battle Passa następnego i wchodzimy bezpłatnie już w tym momencie na Battle Passa następnego z opcją pełnej aktywacji, takiej jak przy zakupie Battle Passa. Więc jeżeli jesteście w stanie ten 125 poziom nacykać, bierzcie, kupujcie i te dwa kupony po nabiciu po prostu wymieniacie w następnym sezonie, już nie płacicie za Battle Passa.
Tylko że to wymaga jednak trochę czasu, żeby ten 125 poziom zdobyć. A z drugiej strony, tak jak mówię, jakieś tam zadanie, jak się robi, to wcale nie jest tak trudno nabyć te tytuły, te poziomy. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, co w tej chwili mamy na ekranie, tabele z zadaniami specjalnymi. Za wykonanie każdego poza ostatnim dostajemy 30 punktów, 3 poziomy gratis. Jest tego całkiem sporo. Na ostatni, za wykonanie ostatniego, który jest automatycznie wykonany po zrobieniu wszystkich wcześniejszych, dostajemy 4,5 poziomu dodatkowego, 45 punktów. Zadania są ograniczone w czasie, z wyjątkiem 3 ostatnich, które są dostępne od zdobycia odpowiedniego poziomu Battle Passa do końca trwania Battle Passa. I jest tu, jak widać, bardzo prosty zestaw tych zadań. W pierwszym zadaniu do 15 lutego mamy zniszczyć 150 pojazdów przeciwników, tylko i wyłącznie. Żadnego szału nie ma tu. Druga misja od 1 lutego to jest ucykać 20 tysięcy gwiazdek w czasie bitwy. Używamy do tego niszczyciela czołgów. A konkretnie chodzi o to, że możemy użyć dowolnych pojazdów, ale musimy użyć niszczyciela czołgów na poziomie trzecim, w erze trzeciej, żeby zaczął zliczać te punkty, które uzyskamy na koniec. Prawdopodobnie będzie na tym zadaniu przelicznik, który będzie dawać bonus na użycie pojazdów z wyższych R. Kolejne zadanie. Musimy wygrać 35 bitew, niszcząc przynajmniej jeden pojazd przeciwnika. Bardzo trudne. Kolejne zadanie. Mamy zniszczyć 25 pojazdów przeciwników, używając pasów amunicyjnych albo ataku z ukrycia, czyli to będzie zadanie do wykonania samolotami, które nie będą używać standardowego paska amunicji, tylko trzeba będzie zmienić tę amunicję na inną. Najlepiej na stealth. I wtedy nie mamy pocisków smugowych. Ale 25 zestrzeleń to jest do zrobienia w 3 bitwach może. Chyba że ktoś trochę słabiej gra, no to powinien się w 5 wyrobić. Może. Nie powinno być z tym problemu. Oczywiście wszystkie te zadania są wskazane, żeby wykonywać pojazdami zery trzeciej lub wyższej. No to jest właściwie oczywiste dla Battle Passa. Kolejne. Trzeba zagrać po 3 bitwy każdym z pojazdów typu Subchaser, czyli to jest ten kuter torpedowy ścigający łodzie podwodne, niszczyciel, lekki czołg, działko przeciwlotnicze, bombowiec i samolot typu Strike, taki attacker, na przykład Mosquito. To jest kwestia czasu, a nie wysiłku, bo nie trzeba wygrać, trzeba tylko wziąć udział w 3 bitwach. I bardzo być może, jeżeli użyjemy bombowca i Strike'a i Crafta w jednej bitwie, czy działka przeciwlotniczego i lekkiego czołgu w jednej bitwie, to od razu nam zaliczy po 2 punkty, więc przy odrobinie szczęścia to jest 9 bitew do zagrania, tylko i wyłącznie. Kolejne zadanie. Musimy zestrzelić po 10 samolotów przeciwnika, czyli 30 samolotów łącznie każdego typu. Po 10 myśliwców, bombowców i samolotów atakujących. Kolejne zadanie to jest trudne zadanie do wykonania. Przy pomocy floty przybrzeżnej Coastal Vessel mamy zrobić 15 tysięcy punktów obrażeń statkom z floty pełnomorskiej, z Blue Water. To będzie trudne. Prawdopodobnie najskuteczniejszy atak to będzie użycie torped i może się uda jakiś krążownik zatopić, to wtedy to by było kilka bitew tylko. To jest trudne zadanie. Kolejny punkt to jest, trzeba uzyskać 20 tysięcy punktów w bitwie, w której używaliśmy jednego z pojazdów z Battle Passa. Może być trudne, może nie być trudne. Kolejne, za top 5
statków używając torped i zatop 5 statków używając rakiet. Prawdopodobnie rakiety wystrzelone z samolotu do statków w czasie bitew morskich nie będą się liczyć, więc trzeba mieć statek, który ma na pokładzie rakiety, a tych jest niewiele i są głównie w wojskach rosyjskich. Jest jeden amerykański, jest jeden włoski i to właściwie by było na tyle. Czyli tu jesteśmy wskazani na rosyjskie czy sowieckie statki. Zadanie dosyć trudne kolejne. Trzeba zniszczyć 3 pojazdy przeciwnika, zanim stracimy swój własny, czyli w czasie jednego życia, używając ciężkiego czołgu. Mamy tak 10 razy przelecieć. Być może da się to zdobyć w jednej bitwie, jeżeli zastrzelimy 6 przeciwników jadąc ciężkim czołgiem, to być może dostaniemy 2 punkty, ale prawdopodobnie to jest 10 bitew do wykonania, w których zastrzelimy 3 przeciwników naszym ciężkim czołgiem. I ostatnie zwykłe zadanie to jest zdobyć 15 nagród bez nietrafienia, czyli celnego strzelania po prostu. To jest mniej więcej to dostajemy, kiedy każdy strzał, który oddajemy do przeciwnika, jest strzałem trafionym. To nie trzeba zabić przeciwnika jednym strzałem, ale trzeba go za każdym razem trafić i w momencie, kiedy on ginie i każdy strzał oddany od początku niszczenia danego przeciwnika do zabicia go, to wtedy dostajemy Without a Miss. Chyba że trafimy go jednym strzałem, to wtedy dostajemy zazwyczaj one shot, a nie Without a Miss, więc tu trzeba uważać, że prawdopodobnie trzeba będzie takie przeciwników załatwić przynajmniej 2 strzałami. I zadania specjalne, one się pojawiają, tak jak mówiłem tu wcześniej, po określonych poziomach. Tu mamy na 21 poziomie Battle Passa dostajemy dostęp do pierwszego zadania, później dostajemy dostęp na 40 poziomie i na poziomie 60. Od momentu zdobycia tego poziomu Battle Passa do końca trwania są te 3 zadania. Pierwsze z nich to jest bardzo trudne, zdobyć 30 nagród oko za oko. Niestety, żeby to zdobyć, trzeba zginąć. Więc najpierw musimy zginąć, a potem rozwalić kogoś, kto nas rozwalił. Może być trudne przy intensywnych walkach, jeżeli przeciwnik zostanie odstrzelony przez kogoś z naszej drużyny, zanim przyjedziemy z powrotem. Ale nie jest to jakieś trudne zadanie do zrobienia. Pozostałe 2 zadania mogą być trudne. Mamy do wykonania 5 misji w każdej z wybranych nacji. Musi być 8 różnych nacji, więc tych zadań jest trochę do wykonania, tych misji, czyli bitew. Tryb gry nie ma znaczenia, ale ma znaczenie to, że używamy po 5 razy jednej z 8 nacji. Nacji w tej chwili mamy 10, więc 2 z nich nie są używane. I nadal pamiętamy, że mamy pojazd w randze 3 używać w czasie takiej bitwy, więc to jest zadanie dla dużej ilości nowych graczy niewykonalne, bo nie mają rangi czy ery 3 w 8 nacjach. Więc to trudne. I ostatnie to z tych zadań to jest zagrać 5 bitew w każdym trybie gry, czyli w bitwach powietrznych, w bitwach lądowych i w bitwach morskich. Ale utrudnieniem jest to, że w każdej z tych bitew trzeba zdobyć capture point i zniszczyć jednego przeciwnika. Więc część bitew powietrznych będzie niemożliwa do wygrania w ten sposób, żeby zdobyć punkty na tym. I część bitew morskich może być nie do wygrania w ten sposób, bo są takie, które mają pojedynczy capture point i wtedy jest bardzo trudno zyskać punkty za zdobycie tej zony. No i jak wykonamy wszystkie te zadania, to dostajemy ostatnie zadanie skompletowane za 45 dodatkowych punktów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest 300, to jest 30 poziomów. Raz, 2, 3, 4 razy 30, to jest kolejne 12 poziomów, tak? Czyli 42 poziomy plus ostatnie
zadanie za kolejne 4, czyli jest jeszcze trochę więcej tego. I razem z wykonaniem tych zadań zwykłych i logowaniem spokojnie można uzyskać bardzo wysokie wyniki dużej ilości poziomów w Battle Passie. Więc szykujcie się, bo to będzie intensywny okres, jeżeli chcecie wygrać któreś z tych nagród. I bierzemy się do roboty. Linki zostawiam klasycznie w opisie pod spodem. Do zobaczenia w następnych odcinkach.